Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Dziś powiemy sobie o ekonomii na co dzień. Czego się dowiemy na tej lekcji? Dowiemy się, czym jest budżet oraz dyscyplina budżetowa. Dowiemy się, czym jest gospodarstwo domowe oraz ekonomia. Dowiemy się, z czego składa się budżet domowy. Dowiemy się, kim jest konsument i poznamy jego prawa. Oraz dowiemy się, jak funkcjonuje ochrona konsumentów. Budżet to tak naprawdę zestawienie planowanych wpływów, czyli przychodów, i wydatków, czyli rozchodów. Budżet może dotyczyć dowolnej skali działalności, od budżetu domowego poprzez budżet przedsiębiorstwa do budżetu całego państwa. Dyscyplina budżetowa określa limit wydatków w każdym okresie rozliczeniowym, najczęściej w miesiącu. Głównym założeniem tej dyscypliny budżetowej jest nieprzekraczanie z góry ustalonej kwoty wydatków. Gospodarstwo domowe jest najmniejszą jednostką życia ekonomicznego w państwie. Może składać się z kilku osób lub z jednej osoby. Ludzie należący do danego gospodarstwa niekiedy żyją oddzielnie, na przykład wtedy, kiedy student uczy się z daleka od swojej miejscowości, z której pochodzi, ale wciąż pozostaje na utrzymaniu rodziców. Natomiast ludzie, którzy mieszkają razem, nie zawsze tworzą jedno gospodarstwo. Dla przykładu znajomi mogą wspólnie wynajmować mieszkanie, ale oddzielnie zarządzają swoimi pieniędzmi, a więc budżetem. Członkowie każdego gospodarstwa domowego powinni racjonalnie planować dochody i wydatki, czyli tworzyć budżet w taki sposób, aby nie popaść w długi. I teraz sprawne zarządzanie takim gospodarstwem domowym, budżetem, wymaga stosowania się do zasad ekonomii, czyli dziedziny wiedzy dotyczącej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów materialnych, tutaj na przykład pieniądze i rzeczy, oraz niematerialnych jak czas i wiedza, ponieważ efektywne zarządzanie czasem i wiedzą również jest formą ekonomii. Jeżeli mówimy o gospodarstwie domowym i budżecie oraz o też wcześniej wspomnianej dyscyplinie budżetowej, niestety bardzo często w naszym polskim społeczeństwie jest problem z planowaniem wydatków i utrzymaniem tego budżetu w ryzach. Bardzo często w domach, w gospodarstwach domowych pojawia się dziura budżetowa, czyli sytuacja, w której wydatki przewyższają dochody. Bardzo często, kiedy brakuje środków na określone potrzeby, ludzie sięgają po pożyczki. Tutaj należy pamiętać o tym, żeby pożyczać pieniądze bezpiecznie, czyli najlepiej od banku, a omijać instytucje finansowe, które nie podlegają wszystkim regulacjom państwowym i które bardzo często wiążą się z dużym procentem, a więc z dużymi odsetkami do spłaty. Lepszym rozwiązaniem od pożyczki, oczywiście w takiej szerszej perspektywie, gdy brakuje nam pieniędzy, jest zmniejszenie wydatków albo zdobycie nowego źródła dochodu, na przykład znalezienie dodatkowego zajęcia zarobkowego. Najkorzystniejszą sytuacją dla budżetu gospodarstwa domowego jest sytuacja, w której w każdym miesiącu udaje się odłożyć określoną sumę i powiększyć w ten sposób oszczędności, które można później zainwestować albo wykorzystać na łatanie dziury budżetowej w aktualnym miesiącu. Oczywiście należy też pamiętać, że przy planowaniu dochodów i wydatków może pojawić się sytuacja, że pojawi się wydatek taki, którego nie planujemy. I wówczas ten budżet zostaje już zachwiany. Stąd te oszczędności pomogą właśnie nam w takich sytuacjach. Z czego składa się budżet domowy? Oczywiście z wcześniej wspomnianych dochodów i wydatków. Co zatem składa się na dochody? Głównymi dochodami są wynagrodzenia, a więc tutaj będą wszelkie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, tudzież zajmowanie w związku z tym określonego stanowiska. Dalej mamy wszelkiego rodzaju zyski z działalności gospodarczej, rolniczej, z różnego rodzaju inwestycji, na przykład na giełdzie. Mamy także korzyści wynikające chociażby z wynajmu nieruchomości bądź udzielania pozwoleń na wykorzystanie swoich dzieł objętych prawami autorskimi.
Mamy świadczenia tutaj społeczne, takie jak emerytura i renta, na którą sami w pewnym sensie pracujemy. Mamy świadczenia pracownicze, a więc różnego rodzaju zapomogi, dofinansowania, chociażby do urlopu. Mamy też świadczenia ubezpieczeniowe, na przykład związane z wypłatą odszkodowania po wypadku. Mamy kolejny rodzaj dochodu, czyli sprzedaż. Mamy taką drobną sprzedaż na portalach aukcyjnych oraz sprzedaż droższych rzeczy, na przykład takich, które są za drogie w utrzymaniu. Jeżeli chodzi o darowizny, które także są częścią dochodu, to darowizna, należy wiedzieć, że to środki, które są otrzymane od kogoś nieodpłatnie i bezzwrotnie. To mogą być darowizny rzeczowe, tudzież pieniężne. Natomiast wydatki. Do głównych wydatków należy zaliczyć opłaty. To będą rachunki za mieszkanie, czyli czynsz, woda, gaz, prąd, ogrzewanie, rachunki za internet i telefon. Dalej będziemy mieli raty kredytowe, czyli za zakup mieszkania, za zakup samochodu lub sprzętu domowego. Będziemy mieli zakupy, czyli żywność, napoje, leki, ubrania, obuwie, elementy wyposażenia domu, wszelkie artykuły, które są do domu potrzebne. I od razu możemy powiedzieć sobie, że około 25% naszych comiesięcznych wynagrodzeń z danych statystycznych wynika, że przeznaczamy właśnie na żywność. Kolejne wydatki to koszty usług, takie jak wizyta u lekarza, porada specjalisty, na przykład prawnika, różnego rodzaju naprawy, więc m.in. auta i sprzętu AGD RTV. To są na przykład te koszty, które mogą pojawić się nagle i niespodziewanie. Mamy koszty komunikacji, czyli bilety na przejazdy komunikacją publiczną, ale także koszty utrzymania pojazdu. Tutaj w te koszty komunikacji utrzymania pojazdu wpisuje się nie tylko sam koszt paliwa, ale także wszystkie koszty związane z pojazdem, a więc wydatki poniesione na płyny eksploatacyjne, w pewnym sensie także na naprawy, różnego rodzaju przeglądy i tak dalej. Mamy podatki. O podatkach najczęściej nie musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, one są odciągane już na etapie pracodawcy. Podatki sami musimy zapłacić natomiast od sprzedaży i od darowizn oraz od zakupu auta. Jeżeli chodzi o składki, mamy składki na ubezpieczenie oraz składki, różnego rodzaju składki członkowskie. Kim tak naprawdę jest konsument? Konsument to osoba, która w celach prywatnych, a więc na własny użytek, kupuje produkt lub korzysta z usług. I teraz w chwili nabycia towaru pomiędzy sprzedawcą a kupującym zaczyna obowiązywać umowa prawna. I tutaj mamy takie trzy podstawowe przywileje konsumentów. Gwarancja, która jest udzielana na niektóre artykuły, na przykład sprzęt RTV lub obuwie, i na jej podstawie konsument ma prawo przez określony czas do bezpłatnej naprawy albo wymiany uszkodzonego produktu lub sprzętu. Gwarancja także dotyczy usług, a więc jeżeli na przykład dajemy zlecenie na naprawę samochodu, później uważamy, że został on naprawiony nie tak jak trzeba, również możemy ubiegać się o poprawienie tej usługi w ramach tak zwanej reklamacji. Właśnie, co to jest reklamacja? Reklamacja to prawo do wskazania wad danego artykułu bądź usługi i zażądania jego naprawy lub wymiany. Reklamacja najczęściej też ma miejsce w ramach tej wspomnianej gwarancji. I kolejnym takim specjalnym przywilejem jest zwrot. Należy pamiętać, że nie można zwrócić rzeczy, które kupujemy w sklepie stacjonarnym. Znaczy inaczej, można, ale sprzedający nie ma obowiązku takiego zwrotu przyjąć. Zupełnie inaczej jest, jeżeli zakup miał miejsce za pośrednictwem internetu. I tutaj kolejny warunek, sprzedawca musi prowadzić działalność gospodarczą. Wówczas konsument ma prawo zwrócić zamówiony towar w ciągu 14 dni od momentu, w którym go otrzymał i nie musi podawać żadnej przyczyny. Ale najczęściej ponosi koszty wysyłki w obie strony. Na szczególną taką uwagę zasługuje, żeby
skorzystać z prawa do reklamacji, zwrotu czy też gwarancji, niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu, a więc paragonu lub faktury. Konsumenci objęci są taką specjalną ochroną. Mówi już o tym artykuł 76 Konstytucji, to jest, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Teraz mamy trzy takie wyspecjalizowane instytucje, do których można się zwrócić, kiedy nasze prawa nie są przestrzegane. Pierwszą instytucją jest Rzecznik Konsumentów, miejski albo powiatowy, w zależności od miejsca, w którym mieszkamy. Rzecznik udziela bezpłatnie porad oraz informacji prawnej w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, więc jeżeli przedstawimy swoją sytuację i rzecznik uzna, że należy interweniować, to ma prawo do podjęcia interwencji, najczęściej zmierzającej do polubownego rozwiązania sporu i w tej kwestii występuje do przedsiębiorcy o złożenie wyjaśnień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reprezentuje zbiorowe interesy konsumentów, dbając przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. UOKiK zajmuje się nieuczciwymi praktykami rynkowymi, niedozwolonymi klauzulami w umowach, a więc na przykład bankowych. Wydaje różnego rodzaju ostrzeżenia dla konsumentów, a więc jeżeli jakąś firmę uzna za niegodną zaufania, może wydać takowe ostrzeżenia, aby konsumenci nie korzystali z tych usług albo z typów określonych klauzul zawartych w umowach. UOKiK także wspiera rozwój konkurencji, a więc przeciwdziała monopolowi na rynku. Inspekcja Handlowa to taka szczególna instytucja, organ administracji rządowej, której głównym celem jest ochrona interesów zarówno konsumentów, jak i interesów gospodarczych państwa. I Inspekcja Handlowa zajmuje się badaniem jakości produktów oraz ich odpowiednim oznaczeniem, a więc na przykład będzie zajmowała się badaniem, czy mięso kupione w sklepie rzeczywiście ma taki skład, jak podano na opakowaniu. Będzie się zajmowała tym, czy zabawka kupiona dla dziecka rzeczywiście jest bezpieczna zgodnie z podanym przeznaczonym wiekiem, czy też certyfikatami bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę.